Za chwilkę będziemy wyłaniać wykonawcę, potem około 1,5 roku, może do 2 lat zajmie wykonanie dokumentacji, ale oczywiście o budowie akwaparku możemy mówić wtedy, kiedy zakończymy projekt budowy nowego stadionu. To jest inwestycja, jedna ma zastąpić drugą w dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Oleskiej. Dlaczego w centrum właśnie akwapark, a nie stadion piłkarski? Dlatego, że ważne jest, żeby zapewnić łatwy dostęp mieszkańcom Opola i okolicznych miejscowości w akwaparku, który funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, przez 12-18 godzin tygodniowo. Natomiast stadion, który jest takim obiektem, który funkcjonuje raz na 2 tygodnie, lepiej jak jest na peryferiach, mniej osób do niego dociera, a poza tym do niego dociera gwałtownie nagle dużo osób w jednej chwili. Tymczasem do akwaparku ten ruch jest rozłożony w miarę równomiernie, może poza godzinami szczytu. Więc fajnie by było, żeby seniorzy, choćby z centrum miasta, czy dzieci, młodzież ucząca się, mogła sobie spokojnie pieszo czy autobusem miejskim dojechać i skorzystać z akwaparku, zamiast wyjeżdżać gdzieś tam dalej na peryferię. Ma być takie miejsce, które będzie miłe i jak najwięcej czasu będziemy chcieli tam spędzać. W związku z tym jest to taki, ma być to taki Volkswagen, czyli to nie ma być Mercedes, nie mają być to jakieś atrakcje, które narażają nas na kontuzje na przykład, a bardziej takie, które nas spokojnie możemy z dziećmi tam bardzo długo przebywać, relaksować się. Jeśli chodzi o grupę dorosłych czy amatorów saun czy spa, to też myślę, że będą zadowoleni, dlatego że wyłoniła się nam taka tendencja i coraz więcej osób jest zainteresowanych tego typu rozrywkami, więc na pewno tam będą, znajdą to, czego oczekują. Na pewno będzie montaż finansowy analizowany. Nie mówimy na pewno o sponsoringu, natomiast pewno są różne rozwiązania i różne źródła, przede wszystkim jeśli chodzi o te ekologiczne rozwiązania. Na pewno w dużej mierze też będą to środki miasta.